Jungle Speed to gra towarzyska przeznaczona dla od 2 do 10 osób w wieku od 7 lat, w której zadaniem graczy jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich posiadanych kart. Rozgrywka powinna potrwać około 15 minut. W pudełku z grą znajdziemy 80 kart, drewniany totem, woreczek na wszystkie elementy, instrukcje. Karty należy potasować, a następnie rozdać porówno wszystkim graczom. Karty rozdawane są w zakryty stos, którego nie wolno przeglądać. Na środku stołu umieszczamy totem. Grę rozpoczyna gracz, który rozdawał. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gracze odkrywają po kolei wierzchnią kartę ze swojego zakrytego stosu. Należy pamiętać, by kartę odkrywać od siebie. Jeśli w którymkolwiek momencie na stole znajdą się karty przedstawiające ten sam symbol, niezależnie od koloru, rozpoczyna się pojedynek. Właściciele obu kart muszą jak najszybciej przechwycić totem. Ten, kto zrobi to pierwszy, oddaje wszystkie swoje odkryte karty przegranemu, który dołącza do nich swoje odkryte karty i układa na spód swojego zakrytego stosu kart. Jeśli pod totemem były jakieś karty, przegrany również je zabiera. Jeśli gracze chwycą totem równocześnie, wówczas ten, który ma więcej palców na totemie, wygrywa. Jeśli jest remis, zwycięża ten, którego ręka jest niżej. W grze występują także karty specjalne. Jeśli któryś z graczy odkryje tę kartę, wszyscy uczestnicy muszą spróbować natychmiast chwycić totem. Ten, któremu to się uda, układa pod totemem wszystkie swoje odkryte karty. Ta karta powoduje, że pod uwagę brany jest kolor, a nie symbol. Karta jest aktywna do chwili, gdy totem upadnie, zostanie wywołany przez nią pojedynek, albo w grze pojawi się inna karta specjalna. Karta ze strzałkami na zewnątrz powoduje natomiast, że gracze na 3-4 odkrywają swoje karty jednocześnie. Pojedynki są rozgrywane normalnie. Jeśli jednak nie zostanie wywołany pojedynek, gracz, który odkryje tę kartę, kontynuuje grę i odkrywa następną kartę. Gra kończy się w chwili, gdy któryś z graczy pozbędzie się wszystkich kart, zarówno tych ze stosu odkrytego, jak i zakrytego. Staje się on jednocześnie zwycięzcą. Życzymy wielu emocjonujących rozgrywek!